Pożar powstał w jednym z pomieszczeń piwnicznych budynku. Skutkiem tego było zadymienie całej klatki schodowej oraz znajdujących się w jej obrębie mieszkań. Działania ratowników polegały w pierwszej fazie na ewakuacji osób przebywających w mieszkaniach. Łącznie ewakuowanych zostało 33 osoby, z czego 7 przez strażaków z wykorzystaniem drabin przystawnych oraz podnośnika hydraulicznego. 7 osób z objawami podtrucia dymem zostało zabranych do szpitala. W tej chwili przebywa w oddziale 3 osoby z tego pożaru. Stan ogólny osób jest bardzo dobry. Życiu ich nie zagraża niebezpieczeństwo. Także jedna prawdopodobnie już dzisiaj wieczorem wyjdzie, 2 chyba jutro. Jedna z osób z tego zdarzenia została przewieziona do naszego szpitala. Ta osoba nie miała fizycznych obrażeń, natomiast była podtruta tlenkiem węgla. I okazało się, że nie ma konieczności, żeby transportować tą osobę do komory hiperbarycznej celem bardziej zaawansowanego leczenia. Także po nocnej obserwacji dziś nad ranem została wypuszczona do domu. Jaworska policja prowadzi w tej sprawie dochodzenie. Zostanie powołany biegły z zakresu pożarnictwa, który najprawdopodobniej wskaże przyczynę pożaru. Mieszkańcy w rozmowie poza kamerą skarżyli się, że w piwnicy często były załatwiane potrzeby fizjologiczne przez osoby chowające się tam przed zimnem. Dodać należy, że jest to już drugi przypadek płonącej piwnicy w Jaworze w ciągu kilku ostatnich dni.